Bardzo prosimy o podejście do nagród, prosimy za piecy, o odbiór nagród i pamiątkowych medali. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam za piecyk. Za piecyk, czyli drużyny. Wcale nie znaczy, że w przyszłym roku też tego nie będzie. Serdecznie prosimy, na pewno w przyszłym roku będzie znacznie lepiej. Duże brawa dla drużyny Zapiecek w strojach białych. Duże brawa. Walczyli bardzo dzielnie. A dziewczyny z drużyny Zapiecek śpiewały rewelacyjnie i znakomicie wtedy, kiedy był czas dostępności wolnego mikrofonu. Zapraszamy wyławczynię, okolicznościowe dyplomy, okolicznościowe medale, puchary być może w przyszłym roku, ale i tak statuetka dla waszej świetlicy za zajęcie 12 miejsca w dzisiejszym konkursie. Serdecznie drużynie Zapiecek. Następne miejsce, 11, jakże zaszczytne, numer 8. Razem łatwiej, miejsce 11. Razem łatwiej, serdecznie gratulujemy. Czarne stroje, czarne stroje medali. Serdecznie gratulujemy, miejsce 11, razem łatwiej. Razem łatwiej, drodzy Państwo. Jak widzicie, dzieciaczki dostają pamiątkowe medale, dostają pamiątkowe dyplomy, oczywiście do powierzenia świetlicy, puchary. I gratulacje od Pani Dyrektor naszej szkoły i od Pana Radnego. Wszystkiego dobrego. Drużyna w czarnych strojach, przypominam, razem łatwiej. Następnie, drodzy Państwo, dziękujemy, razem łatwiej. Miejsce 10, miejsce 10. Świetlica przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. Kuźnia sukcesu, stroja granatowe, gratulujemy. Kuźnia sukcesu, stroje granatowe. Dziękuję serdecznie, zapraszamy do granatowych, do odbioru pamiątkowych medali. Zapraszamy do odbiór nagród dzisiejszego dnia, dzisiejszej zabawy w Turnieju Świetlic. Prosimy o wręczanie, sprawne wręczanie medali, bardzo proszę. Wspaniałe zdjęcia do osiągnięcia, przypominam, ze strony ZSO numer 6, będą już nad ranem. Serdecznie prosimy, jeżeli ktoś jest wolny, ogłuszczenie rycerzy wodą i kawką chociaż na. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, dzień serdecznie zapraszamy na środek. Zapraszamy na środek. Coraz większy tutaj szmer na gości z drużyny, które pozostały. Zapraszamy. Prosimy o wręczanie medali, bardzo sprawne. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 33, czyli nasze dzieci, ośmiech dziecka z naszych ostrów, miejsce 8, serdecznie zapraszamy w sprawach czerwonych, ośmiech dziecka ze wspaniałym proportem, z uśmiechem, serdeczne gratulacje. W tym roku bardzo młody skład wystawiliśmy jako szkoła nasza podstawowa, ale i dzieciaki naprawdę znakomicie dzisiaj powalczymy, zajmując miejsce w pierwszej ósemce. Brawo, brawo dzieci, to jest naprawdę sukces. W przyszłym roku zawsze może być lepiej. Duże brawa dla ósmego dziecka, które zajmuje ósme miejsce.
pierwsze gratulacje dla wszystkich, medale dla wszystkich. Podziękowania za walkę, dziękujemy, będą nagrody również i delikatne statuetki. Dzieci, uśmiechajmy się, dużo radości. Pokaż do kamery. No pięknie. Arkadia w Torze Szarym. Zapraszamy do odznaczenia. Bardzo ładnie. Życzymy dużo radości. Prosimy o odbiór odznaczeń. I dyplom pamiątkowy za udział w dzisiejszej imprezie na pewno zawiśnie na ścianie świetlicy waszej szkoły. Miasto szóste, drodzy Państwo, świetlica przy Szkole Podstawowej numer 25, świetlica Słoneczni w Torze Wrzosowym. Serdecznie zapraszamy do odbioru nagród. Drużyna Słoneczni ze Szkoły Podstawowej numer 25, bardzo ładnie dzisiaj uczestniczyła w dzisiejszych zawodach. Też składa się z bardzo młodych zawodników, bardzo dobrze, gwiazdy sportu. Gratuluję Wam. Szóste miejsce. Bardzo prosimy. Szukam w strojach pomarańczowych przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Szukam pomarańczowych. Znakomicie dzisiaj występowali. Również drużyna składa się z bardzo młodych zawodników. Dzięki serdeczne. Tutaj, drodzy Państwo, wyjaśnienie, że przystanie świetlicą przy Szkole Podstawowej numer 42. Także przepraszamy za drobne przejęzyczenie, no ale cóż, takie do nas dotarły papiery. Także świetlica przystań przy Szkole Podstawowej numer 42. Serdecznie gratulujemy. Świetlica przy Szkole Podstawowej numer 27. Chatka Puchatka! Chatka Puchatka w strojach zielonych, miejsce tuż za podium, miejsce czwarte. Serdecznie gratulujemy, miejsce czwarte, drodzy Państwo. Serdecznie Chatka Puchatka dzisiaj wystąpiła w strojach zielonych. Skakuje drużyna ze Szkoły Podstawowej numer 35, Miś. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie Misia Korek Bordowy do odebrania pucharu. Chcecie znieść okrzyk, jeżeli chcecie, żeby okrzyk był mocniejszy, zabierzcie się do harcerstwa. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy serdecznie. Dwa miejsca, drodzy Państwo. To miejsce trzecie dla wspaniale walczącej drużyny ze świetlicy Miś przy Szkole Podstawowej. Drodzy Państwo, i teraz ważą się losy pierwszego miejsca. Już gramy dla Was, We Are The Champions, ponieważ byliście tak blisko sukcesu, drodzy Państwo. Zostały na stole dwa puchary. Puchar srebrny i puchar złoty. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy za udział, za to drugie wspaniałe miejsce, żółta koszulka, tęczowa kraina. Zajęła drugie miejsce, srebrny puchar, jakże wspaniały dla Was, pamiątkowe medale, pamiątkowe. Dyplomy, które gratulują sobie, ściskają się. Oczywiście dziękuję, gratuluję. Miejsce pierwsze oczywiście. Promycze. Gratulujemy Promyczkowi. Gratulujemy Promyczkowi za zdobycie pierwszego miejsca. Złoty puchar dla Was. Serdecznie zapraszam.
zapraszamy promyczek, podium złotego pucharu. Puchar w górę, można go ucałować, a już za chwilę zawisną na waszych szyjach złote medale. Jesteście mistrzami, dziękujemy za to. Gratulujemy za pierwsze miejsce w dzisiejszej imprezie. Prosimy do biuru pamiątkowych medali. Grzegorz Krawczyk, bardzo proszę. Prosimy. Grzegorz Krawczyk, Dominik Maszyński. Dominik Maszyński, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy Krzysztofa Żebrowskiego. Zapraszamy Emilkę Walugę. Tomek. Zapraszamy Piotra Kozłowskiego. Prosimy Piotra Kozłowskiego. Prosimy Marcelinę Zygan. Prosimy Oliwię Gadomską. Prosimy Aleksandrę Kuleszę, Patryka Mikłę, Patrycję Gorka i Przemysława Węsa. Serdecznie prosimy, zapraszamy po drugi medali pamiątkowych.